Dobra, więc witamy was bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol, ze mną jest Maciej, Chief. Co tam w końcu? Witam. Witam. No i w dzisiejszym odcinku, tak jak obiecaliśmy poprzednio, wjazd na górę Chiliad, ale jak widzicie, ciężarówki bez naczep, no bo to jest ta wybrana przez was strona wschodnia. I spójrzcie, jaki jest na nią wjazd. No, więc teraz z tej perspektywy dobrze widać, że wjazd z naczepą tutaj jest, no kurde, autentycznie niemożliwy. Więc postanowiliśmy z Maciejem w dwójkę spróbować swoich sił we wjeździe. Ale jakoś bocznymi drużkami. Widzę, Maciej już próbuje. Tak, ja już próbuję. No dobra, to jedziemy oddzielnie? No to dobra, no zobaczymy się na górze. Choć nie wiem, czy taki był zamysł początkowy. Żebyśmy się rozdzielili. Znaczy, chciałbym być świadkiem twoich faili. Nie wiem, naprawdę przyganiał kocioł garnkowi, ale ci powiem, ja już jestem na tej drużce, na którą ty chcesz wjechać, a nie możesz, więc pozwól, będę napawał się twoimi umiejętnościami teraz za kierownicą i zobaczymy, czy szybko sobie poradzisz. Jest, dobra. A no co mają idziemy. Moje umiejętności za kierownicą do mocy tej ciężarówki? No ej, no zawsze można na przykład inaczej. Ja próbowałem wjeżdżać na górę Chiliad już wieloma samochodami, nie zawsze po dróżkach, często po zboczach właśnie. I ci powiem, dużo od umiejętności zależy, no bo jak jedziesz zygzakiem, to niektóre samochody, które nawet nie mają mocy, to jakoś mimo wszystko dają radę się wspiąć na górę. O. Więc wiesz, jednak tam delikatny wpływ jest, więc tak się się nie śmiej. Czemu? Kurde, w sumie inaczej, taki jest zamysł w ogóle mojego nagrywania jakichkolwiek odcinków na YouTube, żeby po prostu ludzie się dobrze bawili, się śmiali. Ewentualnie rozkładali ręce w geście załamania, kiedy ja coś skopię, tak jak na przykład teraz. Bo właśnie na pełnym gazie zjeżdżam w dół. Ale dobra, i teraz patrz, i skillsy teraz wchodzą w grę, bo ustawiam się bokiem. Znaczy bokiem, chciałem bokiem, a będę zjeżdżał chyba na łeb, na szyję. Nie, krzaczek zapobiegł. Aha, to oczywiście pojechaliśmy dalej, tak? Tak po prostu. Lolu, zakopałem się. No to samo jak ja przed chwilą, z krzaczkiem. Ale dobra, uwaga, uwaga. Nie, jednak nie. A pod górkę jej nie rozpędza, może? Uwaga. Rusz z pół gazu. Pół gazu? No. Jo. Próbuję. Nic. Więc muszę pogrzeć troszeczkę razem z hamulcem, próbować obrócić w dobrą stronę moją ciężaróweczkę. Wtedy ewentualnie się rozpędzić. Shit. Te, ale w sumie dziwne jest to, że jak puszczam gaz, to ona się zatrzymuje, a jak trzymam gaz, to ona zjeżdża. Więc nie wiem. Czyżby postać po prostu w momencie nie wciskania niczego, ani gazu, ani hamulca wrzucała ręczny? A ja uwaga, bo się rozpędziłem. Może uda mi się nawet podjechać, ale nie, chyba za wolno jednak. No ale... Come on. Jest, dobra. Jestem już mniej więcej w twoim pobliżu. O kurde. Kolizja z kamieniem troszeczkę mnie spowolniła. Jestem blisko. 3. No, to powodzenia życzę, narka. Jakby był haczyk, to bym cię podhaczył, ale nie ma haczyka, to nie podhaczę. Okej, dobra, taka rada na przyszłość, jak już wyjedziesz stamtąd, tu jest taki fajny zawijas. Najlepiej by było, abyś go ominął, przynajmniej starał się. Dobra, stwierdzam, już utknąłem. Idę z buta. Na pewno jakoś się da. Połączenie hamulca z gazem, no ale dobra, jeżeli nie chcesz podjąć dodatkowej próby wyjechania, to zapraszam do środka. Możesz być moim pilotem. Oj, to się źle skończy. Co mam? Prosto piechol po drodze. Uwaga, jesteśmy koło strumizny. Mniej więcej takie komendy, nic więcej. Ale dobra, no jak widzisz, tutaj jest ciężki zawijas. Ale no dobra, kit. Spróbujemy jeszcze raz. No. Nie. Spokojnie, żeby nie zjechać. Tu się to liczy najbardziej. No, za dużo wstecznego. O, moja ciężarówka minęła. O, dobra, cicho. Jak zwykle krzaczek pomocny. No chyba, że akurat podhaczasz się o niego i zaklinowujesz samochód. To nie, wtedy nie jest pomocny, ale poza tym 100% pomocności. Bo ja lubisz krzaczki w GTA? Takie dziwne pytanie. Co sądzisz o krzakach? W Grand Theft Auto Online. W której edycji? Piątce? No nie wiem, sobie GTA Online jest tylko. Przy GTA 5. A, to nie.
Wiesz, bo na przykład w GTA 4 też można było mówić GTA Online. No wtedy mówili GTA Online tylko posiadacze PC-tów. Konsolowcy obeszli się trybem multiplayer. Nieco się obszedł im koło nosa. Przeszedł im koło nosa, sorry. No nie pograłem sobie w GTA 4 niestety przez sieci. Nie miałem takiej okazji. Ale na kompach. To w ogóle widziałem, ile tam jest modów, no sorry. O. Że można grać Wolverinem. Ironmanem. Batmanem, jeszcze mod specjalny na pelerynę, no kurde. Właśnie, jak ten, jak się było Ironmanem, to można było latać, strzelać z rakiet. No przecież, kurde. Tam naprawdę, ktoś miał czas wolny i go spożytkował bardzo produktywnie. O, nie wiem czy widzisz, ale prawie, prawie, no. Chyba się udało pokonać ten zakręt. Ale tu jest, ale hardcore. No, tu jest, ale kicha, dobra. Odpoczynek. Powiedz. Siesta. A nie, dobra, uwaga. O. Jeszcze trochę, dobra, to może tak lewo, prawo, lewo, prawo. Nie, 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 to się źle skończy, to się źle skończy. Kurde. Dobra, nie, jedna niedobra. A drzewko, uwaga. No centralny dzwon mi jest potrzebny teraz, żeby hamować już trochę, dobra. Pięknie. Co sądzisz o moim prowadzeniu? Jest wręcz idealny. No kurde, a spróbowałeś tylko coś innego powiedzieć. A, dobra, teraz pytanie, czy mi się w ogóle to udało obrócić, bo nie mogę wycofać. Wstecz nie trybi. Chyba, że jakoś w ten sposób, uwaga. No. Ewentualnie... No o ci, bo... Wsteczny delikatnie wprawia samochód w ruch. Tak o centymetr, może cicho. Dwa. Nie, no dobra, spokojnie. Nie, ja byś zauważył, ja tak często mówię w odcinkach, to jest uspokajanie samego siebie. Jest opanuj emocje. Nie, ale chyba serio, chyba zaklinowaliśmy tą ciężaróweczkę. A nie wygląda zupełnie zaklinowaną i to mnie martwi. No kurde, przecież nawet widzę, że się samochód odrywa od tego głazu. Właśnie, wysiądź, ty grubasie. Popchnij mnie! Mogę tym? Nie widzę, co masz w dłoniach. Czekaj, przybliżę na ciebie kamerę. Nie. Oj. Stwierdzam, że nie. Nie, to jest jeszcze do odratowania, ale tylko to trzeba zrobić z głową. Może jak się wdrapię, to coś pomoże. Ej, próbowałeś kiedyś wchodzić na drzewa w GTA Online? Nie. No to spróbuj. Czy będę pierwszy, który spróbuje? Nie, nie da się. Niestety, nie da się. No chyba, że tobie lepiej pójdzie. Nie. Dobra, mi się wydaje, że się nie udało. Co, już mówisz od razu challenge fail, nieważne, które zbocze? No, nie, no daj mi jeszcze spróbować chociaż raz. Ej, no kurde, ale się ruszy. No, patrz, czekaj. Aaaa, oj, sorry. Nie mogłem. To wszystko dzięki mnie. Ja ci mówię, gdybym ja tam nie stanął, to by się nic nie zmieniło. No dociążyłeś odpowiednio, więc zapraszam teraz do środka, bo uwaga, zjeżdżamy. Znowu. Już, jedź. Dobra, teraz zobaczymy, czy większy balast wpływa na moc samochodu. No i jak mówię, zjeżdżaliśmy, tak zjeżdżamy. I mówię, pół gazu. No. Czekaj. Musisz tak idealnie odpowiednio dodawać leciutko gazu, to on ruszy. Czyli dozować. No. Czym dozownik tlenu dla osoby podłączonej pod butlę. Dobra, ale ten może jakoś coś? Oj nie, tu wcale nie jest płasko. O. Nie? No kurde, staram się jak mogę, ale on nie chce. Oj, cio, uwaga. Bo wdrapuje się. Widzicie, się nie ma czym tępie? Nie, już nie. No za duża strumizna, ale przynajmniej się nauczę porządnie wjeżdżać pod górki. O, kama, nie, nie da się, shit. Obraziłem się. A w ogóle moment. Pyk, dobra. O kurczę, teraz momenty, a ty prowadzisz, tak? Nie, myślałem po prostu, że bezwiednie samochód zjeżdża, ale no dobra, nie wiem czy a w ogóle spróbuj podjechać teraz, może będzie lżej. Z tą mniejszą przyczepnością. W ogóle on się nie chce zatrzymać swoją drogą. To mogę skrócić twoje cierpienia, jeżeli masz zjechać na dół. Ej, co nie chcesz zjechać, jak właśnie prawie mnie kurczę przejechałem? No oponę przestrzeliłeś, widzisz? Gdybyś tego nie zrobił, by się udało. Ej, nie zrzucaj winy na mnie. To wyzwanie było spalone już od samego początku.
Już przednia opona nie trybiła. No. Przednia lewa, ci mówię. Ona była przybita już wcześniej. A w ogóle cała lewa strona jest do kitu. I w ogóle z prawą też są problemy, tak słyszałem. A w ogóle... stało się żarówką ponad są problemy. No. Z moim życiem, którego brakuje. Nie no, dobra, no ale trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Challenge. Failed, po prostu, no. Kurde. Nie oszukujmy się. Czemu poszedłeś na łatwiznę, że zaraz bym do ciebie przyszedł? No bo czy... jesteś seryjnym samobójcą, co jest rzadko spotykane. No bo został challenge spalony. Ja takiego czegoś tak, przeżyć nie mogę, tak. Taka autoagresja. No. No wiesz, no ludzie w sumie różnie to robią. Niektórzy biczują się, a niektórzy popełniają wirtualne samobójstwa. No dobra, skoro nie jest ci życie miłe, to może... Ale tylko raz. Raz i akurat wtedy. No ale dobra, no skoro jesteśmy już tak blisko szczytu... Nie, nie, dobra, dawaj tą misję, zarobimy jeszcze raz coś w tym odcinku. Albo może jakiś deathmatch, albo walka o przetrwanie, no polec coś. Albo inaczej, pamiętasz tą mapę, gdzie można się było schować w kuble na śmieci? W kontenerze. Ten walka o przetrwanie tam? Tak. Jedna z misji narzuconych przez Rona. A Ron oczywiście działa z ramienia Trevora, wiadomo. Pamiętasz jej nazwę? Bo chyba ostatnio musieliśmy jeździć specjalnie do niej, a teraz nie wiem, bo można po nazwach znaleźć. No. To czy pamiętasz? Demolka nadal to nie... Fabryka to nie... Rafinacja chyba. To takim niebieskim, co nie? W niebieskim kontenerze, z tego co pamiętam. Taki kontener, no. To jest no, chyba no, no, no. To jest chyba to. A nie, w sumie nawet to nie był kontener, bo ja teraz mam w głowie inny obraz, niż który opisuję teraz. Ten dom mieszkalny dla pracowników. O to mi chodzi. Jakie domy mieszkalne dla pracowników? No inaczej, wiesz jak na placach budowy pracownicy czasami mają aż tyle zapierdalu, że po prostu nie mogą pozwolić sobie na czas dojazdu do jakiegoś hotelu, czy tam wynajętego miejsca, czy nawet do domu, nawet jeżeli miałby być blisko. I mają takie postawione kontenery właśnie, które są przystosowane do mieszkania. No. No to właśnie o takich mówię, za takim się chowaliśmy ostatnio. Aha, no to dobra. A wcześniej opisując kontener jako, porównując go z kontenerem na śmieci, to miałem na myśli inny, gdzie jest autentyczny kontener na śmieci, gdzie można wskoczyć i kucając schować się przed napastnikami. Czemu wyszedłeś? Bo chcę dać ci zapro do tamtej. Co chcesz widać? Co? Zaproszenie. A. No dobra, no to... Co ty usłyszałeś? Co ja usłyszałem? Serię szmerów niezrozumiałych słów. Niestety no, takie spoko. Są korzyści korzystania z TeamSpeaka się okazuje. Nie, na szczęście tu jest o wiele, o głowę bym powiedział nawet, lepiej niż korzystając z komunikacji poprzez Xbox Live. No, na pewno. Już nie chodzi o samą jakość headsetów, ale też samo to, że tam po prostu lubi przerywać. Zazwyczaj w trakcie wypowiedzi. No ale dobra, to ja tutaj zatwierdzam ustawienia i zapraszam. A tak, to jest to, no bo tam pamiętam się glitchują w tym autobusie, przynajmniej w jego wraku. Dobra, ustawienia z Naomi. To w końcu ty mnie zapraszasz, czy ja ciebie? No ja już jestem dawno, że się dźwięczą wyszedłeś, teraz dostałeś do mnie zaproszenie, nie wiem, możesz zaakceptować lub nie. To czekaj, to ja wyjdę z tej akcji, po prostu zaakceptuję zaproszenie. Aha. W ten sposób. Nie, bo ja pytałem, czemu odszedłeś z lobby, a nie odszedłeś w sensie, że zniknęłeś mi z oczu. Ja wiedziałem, co robisz przecież, sam cię poprosiłem, żebyś to znalazł. No ja wiem, o co ci chodziło. Wybaczcie to przeciągnięcie. Znaczy ten dźwięk przeciągnięcia, bo samego przeciągnięcia nikt oczywiście nie widział. Kamerka jest wyłączona i wyłączona pozostanie. A to właśnie, sorry, jaka kamerka? Nie ma kamerki przecież. Nie, serio, bo nie ma kamerki, jest kamerka w lapku, ale ta kamerka w lapku, ona ma ćwierć megapiksela rozdzielczości, zapewne. Więc 12 pikseli na 12 pikseli, to jedyne co z tej kamerki będziecie widzieć, to tyle, że jestem rasy białej. I tyle, Caucasian, nic więcej. No dobra, to skoro jesteś już, no to nie ma sensu chyba czekać na nich o więcej. Poziom trudności... Poziom trudności jest... super trudny, jak jest. No to znaczy, chciałbym go ustawić, jeszcze nie mogę. Oj. Więc nie wiem, może to, że ty byłeś hostem na początku, tylko dołączyłem? Nie wiem. No, tutaj nie ma poziomu trudności, ale spoko. Ja
warte o przetrwanie, nie ma poziomu trudności, to jak ja zarobię moje 1,5 razy PP, czy tam RP? To jest wymnożnik razy 1,5, czy razy 0,5. No tak, ale nie można chyba tutaj ustawiać, chyba że coś tak mi się pomyliło. No nie no, możliwe, że nie, bo faktycznie takiej opcji nie widzę. Czyli jak zwykle tym, który się pomyliłem, byłem ja. No, ale tak, to jest to samo, co graliśmy ostatnio. Loading. Świerszcze w tle. Słyszysz już świerszcze w tle? No i kurczę, no widzisz. W nocy świerszcze świerszczą. Nie no, co ty? Nie no, bo jak nazwiesz dźwięk wydawany przez świerszcze? Co robią świerszcze? Cykają? Nie, no cykają cykady. Kurde, ale ptaszki śpiewają, rybki robią plum, czy tam cokolwiek, ale co robi świerszcz? Aj, sorry, zapomniałem. To powiedział świerszcz, teraz będzie? Nie no, kurde, świerszcz świerszczy. Zrób. A cóż innego miałby robić? Okej, dobra, ale powiedz mi... Odnalazłeś już, mam nadzieję, miejsce, gdzie mamy się schować, bo właśnie do ciebie biegnę. No tak, no. Gdzie ty jesteś? Po drugiej stronie. Jesteś za ścianą? No to ale jestem odsłonięty. Dobra, spokojnie. Przeżyjemy. Jakoś. Chyba. Ej, a w sumie może tutaj się schowam. Też dobra miejscówka. Ale później jak z drugiej strony przyjdą, to będzie słabo. No jak z drugiej strony przyjdą, to będę martwy. Ale zanim nie przychodzą, też póki nie przychodzą, no to troszeczkę ich tutaj wykroję. Żeby mieć lepszy od ciebie na końcu wynik. Ej, właśnie gościowi posłałem takiego headshota, że zrobił salto. Dobra, połowa pierwszej fali. Dobra, już idą z tej strony, z tej złej strony. Więc teraz pozwól, że ja się gdzieś tutaj schowam. Ej, moment, tu jest zbiornik z benzyną. Tak w ogóle. Tak, dlatego przy nim nie stawaj na razie, dopóki go no, ktoś nie wysadzi. O, właśnie. To wiesz co, to ja go wysadzę od razu. What the fuck? Rzekł pan, który właśnie spadł na ziemię, martwy. Czy ta eksplozja kogoś wzięła ze sobą? Czy nie? Chyba nie. Ale dobra, tamten kontener też rozwalę na wszelki wypadek, ja bym miał kiedyś zamiar tam koło niego przebiegać. No więc dołożyłeś swoje 3 grosze, a to właściwie 3 kule. O mój Boże, ale naprawdę nie chciałbym być na miejscu tych ludzi. Wybiegasz i dwóch gości seria w klatce. Hardcore. Jak ten, Murphy z Robocopa, z tych pierwszych części, on tam ładnie został sponiewierany. I po tamtym filmie, uwierz, na pewno do szkoły policyjnej przez długi, długi czas mało osób się zapisywało. W Ameryce przynajmniej. No tak samo jak z przykładem Polski, nie? Służba zdrowia u nas kuleje, mamy za mało lekarzy, no to... Na TVN-ie lekarze, na dobre i na złe, na jedynce czy na dwójce. Gdzieś zaraz na Polsacie za cholerę też się coś pojawi, o jakimś szpitalu, pogotowiu czy czymkolwiek. Wszystko po to, żeby... Społeczeństwo zrozumiało, że muszą swoje dzieci posyłać w kierunku medycyny. Wiesz, córeczko, fajnie by było, abyś zdawała na medycynę. Jakbyś została lekarką w przyszłości. No zobacz, jak Małaszyński w serialu, jakie ma powodzenie w ogóle, ło. I tak dalej, i tak dalej. No, pozytywna propaganda, powiedzmy. Bo co jak co, ale dobry lekarz się każdemu kiedyś przyda. Prędzej czy później. Ty jeszcze jesteś młody, syneczku, ty nie kojarzysz jeszcze. I tam badania okresowe, co najwyżej. Tutaj tak pewnie nie muszą być wykonywane, bo okaz zdrowia, jak to każdy młody. Ale już artretyzm, reumatyzm, Alzheimer, Parkinson, wszystko. Ale masz więcej kili ode mnie. No, ale to nie jest choroba. Jest. Ej, no w sumie nie no, bycie seryjnym mordercą to jest choroba, tylko że psychiczna. Trevor? No Trevor? Trevor jest okazem zdrowia. Przynajmniej tak twierdziła jego matka. Ktoś się w sumie zapytała na początku, co ostatnio narozrabiał. Ale w jakim znaczeniu okazem zdrowia? No okazem zdrowia psychicznego, no przecież ej. A. W pełni siebie kontrolował. Tak, tak. Wcale nie zwbijał butem ludzi w ziemię. Wiesz, w nawiasie Johnny Klebic. Na samym początku. No. Nie, masz 2 kile więcej ode mnie. A kurde, chcesz się ścigać? Dobra, no to skoro chcesz prowadzić nutkę rywalizacji dodatkową. No to dobra, spokojnie, to teraz uważaj, że tylko żebyśmy nie zginęli przez to jakoś. Bo tutaj nie wiem czy pamiętasz, ale śmierć w trakcie skutkuje po prostu skopaną walką o przetrwanie i pieniędzy tego nie ma. Dlatego później ja się będę tylko kampił. Okej, ale skopałem teraz. Okrutnie.
Więc zaraz będę martwy. Przykro mi. No kurde! Dobra. Tyły osłonięte. Ło, tu CKM, już zaraz wiem, czy będę strzelał. Ej, no kradniesz mi cele, no. Bang, bang, bang. I że tu muszę ryzykować już, żeby wygrywać tą potyczkę między nami. O kurde. Z tej strony, ale was narąbało, ej. O kurde, a nawet nie było znaczenia na mapie. No i pamiętam, że mówiłem, że Gusenberg to jest moja ulubiona broń? No proszę bardzo. Dobra, samochód. O kurde, wypuściłem kierowcę. Dobra, dzięki. No i to jest właśnie teamwork. I o to właśnie chodzi. Coś tak bardzo się skupiłeś, że nie skomentujesz tego ani trochę? Tak. Tak, dobra. To jest najlepszy komentarz na wszystko. Nie, przegrałem. Jeszcze spokojnie, masz 7 fali jeszcze, żeby nadrobić straty. Ej, kurde, faktycznie jednym. Okej. Musiałeś go zabić. No musiałem. No bieg w moją stronę, nie mogłem go zabić. Chociaż masz rację, to jest odpłata za poprzednie twoje porażki. Ej, kurde, musiałeś to wyciągnąć, nie? Musiałeś. Nie, no ale prawda jest taka, że na mnie w głównej mierze ciąży obowiązek komentowania tego, co się dzieje na ekranie, więc kurde, moje umiejętności delikatnie zawsze są gorsze. Znaczy, zawsze lepiej prowadzę, jak nie gadam. W trakcie teleportów. Ej, w trakcie teleportów jestem kierowcą rajdowym. Ale przejdź do odcinka i widzisz, i się ginie. No, to teraz mnie obsadzisz troszeczkę. Zrobisz teraz sobie przewagę. Masz pan i od razu za kontener, nie? Ale dobrze, o to chodzi. Jeżeli ty tego nie przeżyjesz, to ja się nie pojawię w następnej fali. Nie, no co ty? Mam nadzieję, że nie będzie helikoptera albo czegoś. Będzie słabo. Podjeżdżały już samochody. Nie, w sumie nie, bo to był sam początek fali. No to faktycznie, masz rację. Wszystko się jeszcze może zdarzyć. No, faktycznie. No, jest już. No, leci. Widzę to śmigiełko. Ale i tak, przecież jesteś pod wiatą teraz, nie? No to nic ci nie powinno się w sumie stać. A później jedyne, co będziesz musiał zrobić, to walnąć w niego z granatnika i po sprawie. Nie mogę tak wysoko, pamiętasz? Celować? No, ale starczy się odsuwasz od niego, no jest na pewno na to jakiś sposób. No, pamiętam z więzieniem, no pamiętam. Ale tam się udało. Nie wszystko. No nie no, tam chodzi mi o to, że się udało się jakoś go obstrzelać niekoniecznie granatnikiem, no ale inaczej, no nie jesteś bezbronny, dasz sobie radę. No wiesz, ale jak coś to było nas dwóch. No, ale też umówmy się. Ja tam tylko do nich strzelałem. Nie miałem granatnika, który mógłbym posłać w ich stronę. Z prawej, z prawej. A przeładowywanie długo sprawić ze tym CKM-ie. Ale ma 200 naboi. To po co w ogóle przeładowywać? Chyba, że już wystrzelałeś, ale w sumie 200 naboi to powinno być 200 headshotów. No co chudę, ja tak staram robić. Jak już strzelać, to od razu w główkę. Nie marnować amunicji, zwłaszcza, że teraz kurczę muszę uzbierać. 100, nie, ile? 240 tysięcy albo 140, już nie pamiętam. Na super samochód wyglądający jak Lamborghini. Też go mam. No, widziałem twój zawartość twojego garażu, spoko, wiem. Widzowie też to wiedzą. Ty chwali pięto. No musiał pokazać ten garaż zapełniony od góry do dołu samochodami, a ja tutaj w odcinkach i w komentarzach mówię, że nie uzbieram nigdy więcej niż 100 tysięcy, bo to jest za dużo. To jest niewykonalne. A tutaj patrzą, a tutaj o, ten kosztuje 200 tysięcy, ten kosztuje 150 tysięcy. O, ten prawie 300, milion. O, ten jest najdroższy. No, 4 rowery. Kurde. Ty, bo nie można mieć więcej. No kurde. Uważaj, tylko jeszcze helikopter został, więc jeżeli tak nie przefailujesz drogą, maksymalnie, no to... Pamiętasz, co ci dzisiaj mówiłem, jak zaczynaliśmy nagrywać? Pamięć moja jest dobra, aczkolwiek krótka, więc jeżeli to nie jest nic, że tak powiem, bardzo, bardzo prywatnego, to przypomnij mi. Nie, przypominam ci tylko, ile zarobiłem dzisiaj grając. A, to! Nie, tego nie przypominaj, nie, no. nie, no tego nie rób, nie, nie pogrążaj mnie dalej, nie, po prostu zlituj się nade mną. No, no tutaj też troszkę mnie pobiłeś w tej fali.
Troszeczkę. Ale jeżeli, ej, w sumie jeżeli później na samym końcu podsumujemy, kto w ilu falach zabił więcej, większą ilość graczy, no to będziesz. Póki co jest chyba, nie, to jest fala piąta. Ty wygrywasz. To na pewno, pamiętam, że jest 2-1 na pewno, ale brakuje jeszcze dwóch punktów. No to może rozdysponujmy je tak roboczo między nas dwóch, czyli 3-2 dla mnie póki co i tak. Więc teraz możesz być pewien, że postaram się nie zginąć. Mogę cię wysadzić? No kurde, możesz cheatować, no kurde, czemu nie? Cwaniactwo zawsze popłaca, no ale chyba bym cię później zdegradował w ekipie. O jedną rangę w dół. Ale nie no, co za zabicie dowódcy z premedytacją? Ej, choć w sumie Leonidas też to ostatnio zrobił, a później jeszcze awans zarobił. Ja też na dobrą sprawę. O kurde, chyba ty do mnie strzeliłeś teraz, nie? Nie, ja do ciebie nawet strzelać nie mogę. No to widocznie ktoś mnie musiał wyhaczyć, ale... Patrz, stając mogę za w ciebie nawet patrz. Znaczy, no nie będę patrzył w tą stronę, kiedy ja wybiega gościu zaraz za narożnika. A przypominam, że dalej walczymy o punkty. Iż... żyjesz. No żyję, faktycznie. Sorry, odsunąłem ci samochód trochę. Ej, faktycznie, dzięki. Ten na dobrą sprawę, uwaga... leci. Żądam awansu. No wyżej już się nie da. Da się. No, tylko że później będziesz miał możliwość wywalania ludzi z ekipy, a ekipa liczy póki co 15 członków, więc jakbyś jeszcze zaczął ich wywalać, to mam no to ich by wywalać. Się szybko uszczupiła. To mam ich nie, wywalać. Inaczej, nad wywalaniem członków kontrolę chcę i muszę mieć tylko ja. No spokojnie, spokojnie. No spokojnie, przecież wiem, spokojnie. Że nie żądasz. Nie pipnie. No, bo zaraz sięgnę przez łącze internetowe ręką i począsnę tobą jak Homer Simpson Bartem Simpsonem. Oj. Jak się nie umie zachować? Nie, ale spoko. W każdym razie biegną panowie, a ja nie mogę ich posłać do piachu z mojego RPG niestety. A masz? Mam, podniosłem. O lol, jesteś lepszy ode mnie. Nie masz RPG? O, przeciętniak. Nie, no dobra, ale ty masz granaty przynajmniej na stałe. I co, za, mam, kurde, do pogadania. Za 9,5 levela będę miał granat RPG. No wiem już, no kurde. Ale powiedz mi to tak szczerze, ile tygodniowo spędzasz godzin GTA Online? Nie za dużo. No, nie za dużo. Ja spędzam, kurde, nie za dużo i mam 37 rangę. To, sorry, 38. Tak, ale ja zajmuję się tylko misjami. Aha, no dobra, w sumie. No to nie wykonujesz challenge. O. Właśnie po co ja do niej strzelałem? Ja wiedziałem, że zaraz palniesz granatnikiem. Chciałeś jak się wygląda popisać. Ta runda? Uwaga, no jak? Dobra, zwycięstwo twoje. Nie no, 4... nie, sorry. Nie, dobrze mówię, 4-2 póki co. Jeżeli przyjąć tam te dwie pierwsze jako podzielone między nas. Tak na dobrą sprawę nie wiadomo. Później w drodze edycji zobaczę. Może tak naprawdę właściwie to teraz jest remis, albo coś w tym stylu. Mówisz, nie potrzebujesz kamizelki, a ja się schapię. Mam jeszcze pół. Aha, ło. Ładnie, zaoszczędziłeś. No, słaba miejscówka chyba, ale... No! Powiedz, że to byłeś ty. Tak, to byłem. No to było bardzo niemiłe, ale jednocześnie zajebiście kreatywne i ciekawe. Dobra, rób tak częściej, tylko... No może... Nie teraz, bo prawie zginąłem. Czemu prawie zginąłeś? Ja ci tylko uświadomiłem... Bo się przestraszyłem na śmierć, że kurde, zaraz mnie ktoś zabije. Ale przynajmniej teraz no ja mam taką miejscówkę, że nie ma opcji, żeś wygrał. A, widzę zmiana. O kurde, zaraz ginę. Oni pojawili się z tej strony. Bliżej nas. To ja się wycofuję. No ja nie mam takiej możliwości niestety. Ja muszę schować się głębiej za hangar. I liczyć, że mnie nie wypatrzą, a moje zdrowie zdąży się zregenerować chociaż troszeczkę. Dobra, niestety wchodzenie w ekwipunek i przegryzienie MMS-ów teraz nie wchodzi w grę. O ja właśnie nie mam kupionych nawet MMS-ów. Jeszcze od tamtej pory nie kupiłeś sobie? Nie. Kurde, no nie dbasz o swoją postać, aby to było Tamagotchi już by dawno zdechło. Z głodu. No koleś, kurde, no jest, dobra, myślałem, że mnie machnie. Ej, ale dobra, póki nikogo dalej nie ma, to jednak wejdę w ten ekwipunek i coś przegryzę szybko. Meteorite... PNQs, dobra, wszystko. Jak tam ci w ogóle idzie strzelanie, bo nie wiem, czy już prowadzę na tyle, że mogę się schować, czy jeszcze muszę ryzykować?
Zależy, ile osób będzie w tych samochodach. A faktycznie, kurde, dobra, muszę się wyprzedzić. A, to muszę dojść do prawego, to was lewy. O kurde! Kto i skąd się? Nie, serio, widzę gdzieś w oddali czerwoną kropeczkę, ale... Dobra, jest mój! Kurde, nie trafiłem! Chciałem pozabijać tylu, żebyś nie musiał w ogóle z granatnika do nich strzelać, ale chyba nie trafiłem nawet jednego. Nie, dobra. Chyba im urządziłem delikatną masakrę wewnątrz. No, czemu nie mogę w nich trafić? No, ale fuks! Ale fuksik. Na takim skrawku życia właśnie biegam, że aż sobie coś zjem. Z emocji. Ej, Jane, kurwa, dużo daje. Zniszczalny samochód. Serio? No. To pozwól, że podbiegnę i zobaczę. No i tak na dobrą... Fej, faktycznie. Ale tak na dobrą sprawę wystarczy, że tylko kierowców zabijesz, nie? Znaczy pasażerów. O, teraz się odbugował i teraz bym go dopiero zabić. No, jak tam? Wygrałeś. Jesteś pewien? Bo tak. Ja nie widzę jeszcze wyników. Ej, a faktycznie. Ja tak. Czyli albo jeszcze przełączę, albo jako host mam wszystko delikatnie później. Z delikatnym lagiem. Dobra, więc jakby co, ja biegnę sobie po kamizelkę. Hop. Ty w dalszym ciągu powiedz, że dalej możesz się swoją. Nie. Nie masz. No dobra, no to życzę powodzenia, a ja zajmę twoją miejscówkę. Dzięki. Jebka. Trzeba było pilnować. Nie, żartuję. Zaraz się muszę i tak bliżej przesunąć, no bo jak oni tutaj wlecą chmarą, to nie będzie mieli szans, trzeba ich wyjmować. Właśnie już. Łatwiej jest chyba, jak tutaj wpijałem, po prostu z auto-aimem przesuwasz. No czy ja wiem, zależy ilu i w jakim miejscu stoisz. Jeżeli jesteś w pełni zasłonięty, no to może i lepiej. Ale nie wiem, czy tam nie ma jakiejś możliwości dojścia do fajnie. Ciebie. A jak ci granat wrzucą? Nie mają. Nie, a jak wrzucą gaz? Uzawiący. Nie mają. Jak a nie mają? Porzucam sobie gazem. Ej no, żebym się nie udławił zaraz. Ale ty jesteś śmiertelny na moje życie. No ja mam kurde, dobra, no twoje może tak, ale na ich na zdecydowanie nie, dobra. Zrobiło się turbo niebezpiecznie i turbo martwo. I'm dead. Nie no, co ty. Więc jakby ci nie przeszkadzała ta chmara dymu, to jakby co, ja jestem jej sprawcą. Mam tak niefortunną kamerę, że po prostu widzę, jak strzela, że nie widzę do kogo. O, teraz lepiej. To jest siódma fala dopiero. Będę a ty już drugi raz mnie ratujesz z opresji, jeżeli ci się uda to przeżyć. Ale dobra, w sumie masz swoją sytuację wymarzoną. Lecą do ciebie chmarą. I teraz patrzę, jak się spisuje twój auto-aim. No, póki co... zacnie. No dobra, miałeś rację. Niebezpieczne było wychylanie się w ogóle gdziekolwiek. Między innymi dlatego jestem martwy. No i powracamy znowu do rzeczywistości, gdzie muszę zabić helikopter. No, cieszę się, będzie zabić coś, co fajnie. Jest w teorii martwe, ale... Właśnie. Próbuj! Ja sobie popatrzę. W teorii będzie trudno, jak zginę. Będzie ci trudno, bo... Nie, a czy to jest buzard? Nie, nie. Tak. O kurde, no to ja bym się trzymał troszeczkę dalej. Ale chyba to już wszyscy, nie? Czy został... Nie, jest jeszcze jeden tam jest. A nie, teraz właśnie wyleciał. Właśnie leci, właśnie spadł. Nie wiem, jak to się jeszcze trzyma w powietrzu. Przecież ja tam widziałem, że pilot wyskoczył. Nie, to wypadł strzelec chyba. Który, kurde? Trzeci? O. No na taśmie mam uchwyconych dwóch. Może snajpa, no właśnie. Bam, bam, bam. Kurde. No celowałeś w bug czy w pilota? W pilota. To wybuchowy z niego był gość najwidoczniej. Ej, moment, ale nie powinieneś już zrespawnować? Co się jeszcze stanie? Nie, gra czeka prosta, wszystko sobie pozbieram. Zasalutuję. No tego już niestety nie widziałem. No, ale zasalutowałem. No, wierzę, wierzę. Przetrwano falę siódmą, to jest kłamstwo, wcale nie przetrwałem siódmej fali. Zginąłem marnie. Nawet cały czas trzymam saluta. O, faktycznie. Salut to you too.
Oj kurde, no właśnie. I przy okazji kamizelka. Też mega przydatna rzecz, bomby samoprzylepne. Okej, okay, dobra, wszystko mam. Idę w twoje rewiry. Tylko tak, gdzie tu się mogę ładnie... O, tutaj. Powiedzmy, nie, bo tam jest wielka dziura jeszcze w klapie. Ej, do Gusenberga dokupiłeś sobie powiększony magazynek? Oczywiście. To dobrze. Pierwsza rzecz, jaką zrobiłem. Zamieniając zwykły, a ten okrągły. Przecież teraz to już typowa wczówka, jak z mafii. Zresztą jeszcze ten samochód mam. No wiem, wiem. Może było w sumie kiedyś się tak przejechać. Jak 7 to... osób się zbierze, to w ogóle. Jak, on jest 7-osobowy? No, tutaj raz... Sześcio, sorry. No kurde, no w każdym razie i tak fajnie było zebrać taką ekipę i coś wspólnie zagrać. Ale Buch wtedy już wydaje mi się, że było po prostu, ten, zamiast misji trzaskać swobodną rozgrywkę i robić przypał na mieście. No. Albo dogadać się nawet, nie wiem, żeby nie tylko jednym samochodem, bo jak ktoś nas palnie rakietą albo wrzuci granat, no to troszeczkę przerąbane. Ale jeszcze ja, tak no, swoją drogą jeździłem tak z tymi 5 osobami, to wątpię, że ktoś się odważy do tego podejść. Ej kurde, ja bym pierwszy sens zrobił, to bym właśnie się odważył, poleciał. Liczył na łódź szczęścia. By ci udało, ewentualnie starał się wydedukować drogę przejazdu i podłożyłbym tam bombę. Osoby, które siedzą z tyłu, ogólnie wszystkie na miejscach pasażerów i po bokach, które mogą wyjmować Gusenbergi i tak dalej, mogą, mają autoaima, więc wątpię, żebyś przeżył. No kurde, ja bym się dobrze schował i dobrze położył bombę, to inaczej, to jest wykonalne, ale oczywiście czysto w teorii. O. Nie wiem, czy potrzebnie marnuję naboje w pistolecie. Nie, żartuję. To inaczej, ile ci zostało w Glocku? Czy tam w Pepancu, czy jak to 7100 coś tam. No dokładnie, więc się dziwię, że czemu ty mnie strzelasz. Zresztą nie, że ma kaliber, to jeszcze ma, że tak powiem, prędkość wystrzałów też dobrą. Ja biorę pukawkę. Puk, puk. Ale kto mam tam? Złoto. Pukawkę. Złoto. Pukawkę. Kurde, no show off, naprawdę. Lubisz, że tak powiem, bling bling na swoich broniach? Chyba se wszystkie na złoto wezmę. Inaczej, już lepszy ten złoty niż różowy. No, na pewno. Więc nawet nie będę krytykował teraz złotego, bo jeszcze zmienię z powrotem na tamten i kurde, i będę miał się spyszne. Chcesz powiedzieć coś? 3 strzały no. I samochód się pali. 4 i wybucha. Okej. Okay. No ma powera. Już wiem, że za co zaboliłem te 33. Ale moment, moment, my nie mówimy teraz o pukawce przecież. Nie. No właśnie. Snajperkę to jest ciebie kosztowała, no, tak? No tak. Pukawka 33 tysiące. O, no, wątpię, to żeby ktoś to kupił. Pewnie nawet je nie miał. O kurde, dobra, nie zdążę ubrać maski z powrotem. Ja nie, dobra, wracam tutaj. O mój Boże, patrz, szybko. Patrz, co ja mam. Nie mogę, bo patrzę teraz w oczy Superlamy i nie podoba mi się to, co widzę. Kurde, biała, come on. Dobra. Co masz, gdzie masz co? Jak, gdzie? Miniguna mam. Podniosłem. Czy widziałem sobie ikonkę na minimapie, ale nie zdążyłem do niej dobiec. Ale spoko, to zostawię dla naszych znajomych. Niespodzianki. No, to jest przydatne, bo tam dużo osób od tego ginęło. Spokojnie, wejdą, nawdychają się. Albo nie wiem, czy ty wiesz, ale ja mam zmodyfikowane granaty dymne. To nie jest gaz usypiający, ani nawet duszący. To są po prostu pierdy superlamy. I tak się duszą wszyscy. Słyszysz te kaszle? Co tak śmierdzi? I tak dalej. Nie no, giną w męczarniach, więc zaraz tutaj wjedzie Ameryka mi na tyłek za użycie broni chemicznej. Gdzieś tam... A ty dalej sobie rzucasz, dobra. Spoko, to teraz może się pochapię na minigana, bo tam chyba się odrodził. Drop your weapons! O, ja skończyłeś. Już 25 zużyłem. Jak, 25 granatów tutaj rzuciłeś? O. Nice! Już się kończę. To ja miałem 3, rzuciłem w dobrych miejscach i jeszcze dalej dymią. Nie, to już mam nadzieję. No co jest, za kontenera nie mogę rzucić, no come on! Jak to nie?
O, zaraz padnę. Dobra, uciekam. Run, Forest, run. Run like hell. Dobra, po co mi snajpa? Co ja tu wyciągam? Takie zagmatwanie. Ej, naprawdę podoba mi się dźwięk tego, z czego strzelasz. Co to jest? CKM, tak? To jest... w grze to się otóż nazywa boi karabin maszynowy. Aha, czyli w każdym razie jeszcze go nie mam i chyba długo nie będę miał. 80. 80. O! A widziałem magazynę, jak zostawiłeś. Czekaj, fajny szczegół. Jest karabin maszynowy jeszcze, on jest tam chyba od 60 też. Albo coś takiego. Ale też z gatunku ciężkich już, tak? No. Spokojnie, poczekamy i na pewno się Superlama nie zabawi, prędzej czy później. O, może jak wyjdzie GTA 6. No, jak GTA 6 wyjdzie, to... Jeżeli pod warunkiem, że postać z GTA Online przejdzie do GTA Online 2. A gdyby to było fajne. Nie no, szczerze, powinni tak zrobić, no bo niby, kurde, czemu nie, no co porzucą? Coś, co aktualizują co miesiąc praktycznie, no nie powinni. Znaczy nie powinni, raczej tego nie zrobią, to jest kurde Rockstar, oni lubią dopieszczać swoich, kurcze, klientów i swoich fanów. Na pierwszym miejscu konsument. Po ilu strzałach on eksploduje, kurde. No już się pali. Dobra, czy walnęłeś w niego ze swoją snajpą, czy po prostu ja byłem jednak sprawcą? To i to. Aha. No nie pomagaj mi, kurde. Nie musisz mi handicapu robić. Dobra, przygotuj się ostatnia. Ostatnia fala, uwaga. No. Ej, mam, ja dobrze widziałem, miałem teraz tylko jedyne 4 zabójstwa? No. Ale mi przykro, ale mi smutno, ale mi wstyd. Dobra, to uzupełnię co mogę. Teraz właśnie, czy... Ej, minigun ma 999 naboi, to znaczy... Kurde! Tylko! Tylko! No właśnie, tylko! To jest max! To jest nie mało, ma więcej właśnie. Miejsc na być, liczby! Tutaj powinno być 100 milionów! To może by przez... No ja wiem, że to szybko ucieka, nie? Wiem, że to schodzi raz, dwa, no bo w singlu sobie postrzelałem, ale... Kurde! Ja może twierdzić, że to jest mało. Ale jeszcze potrzebuję 30 poziomów do tego, no. No i 30 tylko? Warto czekać. Jak ja sobie będę te 30 nabijał, to sobie bijesz całą resztę do mojego 90. No niemożliwe, bo ty będziesz cały czas wykonywał te misje, które są najlepiej płatne i najbardziej opłacają się pod kątem levelupowania postaci, a ja będę pewnie robił challenge. Więc ja tam raczej nie rozwinę dużej szybkości w zdobywaniu poziomów. Ale dzięki za dobre życzenia, bo jeżeli by się jednak tak stało, no to byłoby fajnie. No chyba, że sam masz zamiar zbierać to rok albo dwa, no to... Helikopter, zajmiesz się nim jak podleci bliżej, czy... wyhaszczyć go miniganem? Ta, ja go zaraz tutaj też miniganem chcę potraktować. Dobra. Tylko, że kurde, ja tutaj za blisko podeszłem. No ja też, już straciłem pół życia i całą kamizelkę. To no, tylko ja i wyłącznie dlatego, że mnie z boku zaszli jakoś. Ale mam ostatni granat dymny, o kurde. Właśnie w GTA 5 jest właśnie fajny, albo wręcz przeciwnie, zależy kto jak lubi, że łatwo cię jest zabić. No inaczej, jest duży realizm, powiedzmy, w tej części, no to fajnie, że łatwo się ginie. Bo nie wiem, ale czy wiesz, strony, ale... szkoda trochę. Ale wiesz, na przykład upadek z wysokości 10 metrów zazwyczaj kończy się zgonem, nie? Chyba, że jesteś Trevorem i masz włączoną supermoc, wtedy możesz skakać z mazebanku. Serio? Nie, autentycznie? No. Ja tego nie sprawdziłem jeszcze. Tak. Ja wiedziałem, że to daje delikatny god mode, że można parę strzałów na klatę zgarnąć. To daje full god mode. Kurde! Nic się nie dzieje. To, że to umknęło mojej uwadze, nie? Tylko musisz pamiętać, że przy walnięciu w ziemię musisz właśnie mieć tego włączonego, co nie? A, czyli możesz lecieć i włączyć sobie na samym końcu, w ostatniej fazie lotu, tuż przed dygnięciem w glebę? To mi się udało to zrobić, jak leciałem nawet z samej góry, włączając to, miałem włączone, co nie? Aha. Kurde. Udało. Ej, będę musiał chyba jeszcze jakiś materiał z singla zrobić. Albo ewentualnie nawet poza materiałem sobie po prostu to sprawdzić, bo to jest ciekawe.
Więc jakby ktoś chciał zobaczyć lot z wielkiej wysokości Trevorem i przeżycie, no to proszę w komentarzu napisać. Nie ma problemu, żebym to nagrał, jak się nadarzy okazja. To jedna z ciekawostek. Aha, kurde, no. Jak to szybko leci? No faktycznie, nie ginie się. Powiedz mi, bronie przechodzą teraz do trybu swobodnej rozgrywki, czy nie? Tak, ale jak wyjdziesz, to już ich nie będziesz miał. Aha, no właśnie o to pytałem. No to dobra, no to ile zarobiliśmy, powiedz mi? Bo ty byś się wcześniej wczytał ode mnie. 20 równe kafli, dobra, spoko. I 3000 expa. 600. Ponad, 3675, dokładnie. Ale ile graliśmy z 20 minut? No, odcinek już trwa długo, oj, bardzo długo, więc w tym miejscu się pożegnajmy. Więc proszę, czyń honory, rozpoczynaj. Cześć. Klasyk widzę z twojej strony, Macieju, klasyk. Dobra, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej, do usłyszenia w następnym odcinku.